Działając zatem w obronie państwa, zgodnie z uprawnieniami nadanymi mi przez konstytucję, zaleciłem podjęcie następujących kroków wstępnych. Po pierwsze, wprowadzenie ścisłej blokady na wszelki ofensywny sprzęt wojskowy znajdujący się w drodze na Kubę. Po drugie, wzmożenie obserwacji instalacji wojskowych na wyspie. Po trzecie, odtąd założeniem naszej polityki będzie uznanie każdej rakiety wystrzelonej z Kuby na którekolwiek państwo na zachodniej półkuli za atak Związku Radzieckiego przeciwko USA, który pociągnie za sobą pełne uderzenie odwetowe. Po czwarte, wzmocniliśmy naszą bazę w Guantanamo, ewakuując rodziny wojskowych i zaostrzając stan gotowości bojowej. Po piąte, jeszcze dziś w nocy zbierze się Rada Konsultacyjna Organizacji Państw Amerykańskich. Przesłaliśmy też ostrzeżenie do naszych sojuszników na całym świecie. Po szóste, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, zażądaliśmy jeszcze dziś zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby podjęła kroki przeciwko nowemu radzieckiemu wyzwaniu dla pokoju światowego. Siódmym, ostatnim punktem jest moje wezwanie do przewodniczącego Chruszczowa, aby odwołał ten zdradziecki i szaleńczy projekt i unormował stosunki między naszymi krajami. Proponuję też, by porzucił zgubną politykę globalnej dominacji, abyśmy wspólnie podjęli wysiłki, by zakończyć niebezpieczny wyścig zbrojeń i odmienić historię ludzkości. Współobywatele, bez wątpienia cel, który chcemy osiągnąć, jest trudny i niebezpieczny. Ale największym niebezpieczeństwem byłaby bezczynność. Tej jednej drogi nigdy nie wybierzemy, drogi kapitulacji i pokory. Naszym celem nie jest triumf siły, ale obrona prawa. Nie pokój za cenę wolności, ale pokój i wolność na tej półkuli, jak również w całym świecie. Z Bożą pomocą osiągniemy ten cel. Dziękuję i dobranoc. Rosyjskie statki zbliżają się do strefy blokady, a my jeszcze żyjemy. Na Kubie nic się nie dzieje. Co, jeżeli zestrzelą U-2? Wtedy mamy prawo zniszczyć jedno z ich wyrzutni rakiet ziemia-powietrze. McNamara twierdzi, że możemy odpowiedzieć w ciągu 2 godzin. Otrzymaliśmy poparcie Organizacji Państw Amerykańskich, więc mamy prawo zatrzymywać statki w strefie blokady. Poleciłem marynarce unikać zatapiania statków. Mają zatrzymywać tylko te, które z całą pewnością wiozą sprzęt wojskowy. Nie chcę zatrzymać transportu odżywek dla dzieci. Dobrynin nadal twierdzi, że na Kubie nie ma rakiet. Albo kłamie, albo ma złe informacje. Widzieliście to? Od Bertranda Russella. Blokada to wrogi akt. Stop. Nieuzasadniony. Stop. Nie chcemy rzezi. Stop. Proszę położyć kres szaleństwu. Stop. Co mam odpowiedzieć? Proszę skierować swą uwagę na złodziei, a nie na tych, co złodziei złapali. Pewnie zmienili kurs, żeby spotkać się ze swoimi okrętami podwodnymi. Nie zbliżajcie się do żadnego statku, dopóki nie wydam instrukcji. Powtarzam, nie zbliżać się. Zatrzymali się. Zastopowali maszyny. Oko w oko. Zdaje się, że nie wytrzymali. Niech pan lepiej zadzwoni i powie im to, zanim będzie za późno. Pogróżki do niczego nie prowadzą. Tak? To proszę to potraktować jako ostrzeżenie od prezydenta Kennedy'ego. Brzmi następująco.
Albo Związek Radziecki zdoła uniknąć wojny, albo rozpęta konflikt zdolny zniszczyć cały świat. To wszystko, panie ambasadorze. Oto straszliwa perspektywa, której nie powinien akceptować ani pan, ani nikt na świecie. Proszę to rozważyć. I powiem panu, jak człowiek człowiekowi, ma pan do wykonania najważniejszy telefon w życiu. Do Moskwy. Jeżeli pan nie skorzysta, to może pan nie mieć już więcej okazji telefonowania dokądkolwiek. Wystąpili. Zdjęcia Ernie Wincze. Muzyka Richard Hartley. Opracowanie Telewizyjne Studia Dźwięku Warszawa. Konsultacja naukowa profesor doktor habilitowany Longin Pastusiak. Tekst polski Felix Pastusiak. Czytał Jan Swój.